Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję też za zaproszenie. I want to welcome the international guests. I know there are a few. Ale będę mówiła po polsku. Drodzy Państwo, ja chciałam troszeczkę porozmawiać o cyfryzacji ogólnie, ale też o swojej dziedzinie, czyli sztucznej inteligencji, bo powiedzmy w tym całym wielkim obszarze czy krajobrazie cyfryzacji moja dziedzina wiedzy, czyli sztuczna inteligencja, która też jest ogromną dziedziną badawczą, zawierającą i uczenie maszynowe, i robotykę, i automatyzację, i wiele innych rzeczy, jest bardzo, bardzo ważna. No i chyba tak naprawdę najwięcej za sobą niesie takich społecznych, politycznych, gospodarczych konsekwencji. Także o tym na pewno chciałam w paru słowach opowiedzieć. I chciałabym też opowiedzieć o tym w kontekście kompetencji, które trzeba nabyć, żeby dobrze się, że tak powiem, w tym świecie czuć, żeby go współkształtować, ale też żeby, no właśnie, żeby on był dla nas wszystkich bezpieczny i bardzo dobry. Niewątpliwie w tej chwili mamy do czynienia z ogromnym cyfrowym przyspieszeniem. To jest jakiś taki moment niezwykłej akceleracji i myślę, że bardzo wiele osób czuje się z tym fajnie, tak jak na przykład ja, ale jest też bardzo dużo osób, które mają poczucie, że ta technologia jest zbyt inwazyjna, zbyt mocno wchodzi w nasze życie, za dużo jej wszędzie jest, no i jakby też mają swoje argumenty ci wszyscy, którzy to mówią, biorąc pod uwagę no właśnie afery takie jak Cambridge Analytica, czy nawet fakt, że niedawno autonomiczny samochód na drodze w Arizonie zabił człowieka. To był ludzki błąd, ale tak naprawdę system widzenia maszynowego też w tym przypadku zawiódł. Także są powody do obaw, ale mimo wszystko będę się starała mówić o tym w perspektywie no, szansy, przede wszystkim szansy. Mamy do czynienia z bardzo ciekawymi trendami, które dotyczą cyfrowego świata. Po pierwsze, gdzieś tam nam wszystkim cały czas wydaje się, że bardzo ważne są aplikacje i jakby jeśli chodzi o cyfryzację, no właśnie, no to żeby się gdzieś tam przesunąć w stronę smartfona, już nawet nie desktopu, tylko smartfona, żeby gdzieś tam na tym smartfonie, z którego wszyscy korzystamy, wszystko było, żeby to był taki punkt naszego styku z tym cyfrowym światem, żebyśmy byli zawsze zaktualizowani. No i tutaj mam taką wiadomość dla Państwa, że oczywiście tak, bardzo dobrze, jak jest ciekawie zaprojektowana, angażująca aplikacja, natomiast najmłodsze pokolenie, milenialsi, w tej chwili już coraz mniej się tym interesują. Robienie aplikacji nie jest prawdopodobnie dla nich, nie będzie w przyszłości. To jest ogromne przyspieszenie, z którym bardzo trudno sobie poradzić, bo dopiero co weszliśmy w epokę aplikacji, a już się okazuje, że ona się tak właściwie kończy i mamy do czynienia z taką właśnie ewolucją od desktopu poprzez aplikację do obszaru moich badań naukowych, czyli bota, tak? Systemy języka naturalnego, które się komunikują swobodnie z użytkownikiem, to jest, jak się okazuje, coś, czego najmłodszy użytkownik najbardziej się spodziewa, tak? Dzieci, które wychowują się w domach, w których jest Alexa, nie wiem, czy Państwo kojarzycie, taki robocik Amazona, który właśnie może zamówić jedzenie, można z nim sobie porozmawiać na dowolny temat, może żart opowiedzieć, raz lepszy, raz gorszy, ale raczej opowie. To są takie, tego typu systemy to są takie holistyczne bramki kontaktu, bo one i mogą ostatecznie zapłacić za nas rachunek, mogą właśnie coś zamówić i mogą z nami po prostu porozmawiać. I okazuje się, że tego typu kontaktu ten najmłodszy użytkownik potrzebuje, tak? Milenialsi w ogóle już nie ściągają aplikacji i świat po prostu dostaje zadyszki w jakimś sensie, no bo dopiero co to było ważne, a teraz się okazuje, że już aplikacje nie mają znaczenia i ten ludzki projekt aplikowania czegoś, żeby inni korzystali, już nie jest taki ważny właśnie jak ta sztuczna inteligencja, która troszeczkę samodzielnie ma obsługiwać tego użytkownika. No i coraz więcej właśnie takich różnych case'ów, jeśli chodzi o wykorzystywanie chatbotów widzimy. Bardzo dużo botów jest na Messengerze, takich programów, które w zasadzie w imieniu kogoś odpowiadają na pytania użytkowników, klientów i tak dalej i mogą toczyć względnie swobodne konwersacje z nimi. I to jest postępujący proces, na który mam wrażenie nawet świat organizacji i biznesu nie jest tak naprawdę jeszcze do końca przygotowany. Także na pewno to, co możemy stwierdzić, to to, że zmierzamy w kierunku takiej rzeczywistości cyfrowej, w której właśnie sztuczna inteligencja w wielu swoich wymiarach przetwarzania języka naturalnego, widzenia syntetycznego, czyli widzenia maszynowego, będzie grała coraz większą rolę i będzie coraz bardziej właśnie konsolidować różne rzeczy. Tutaj jest właśnie ta Alexa, tutaj też jest Alexa. Czasami Alexa się odrobinę buntuje, ale co do zasady właśnie w dom, w którym stoi Alexa, na pewno jest przez ten fakt, że ona w nim jest bardzo mocno zmieniony. Także jakich wniosków można z tego tak zupełnie wstępnie prowadzić? No na pewno takich, że musimy pomyśleć o rozmaitych twardych kompetencjach, no z którymi trzeba się zmierzyć, które trzeba też przyswoić, żeby się w tym świecie właśnie
no, rosnąco istotnej sztucznej inteligencji lepiej czuć. No ja muszę Państwu powiedzieć, że ja sama jestem z wykształcenia no, filozofem i doktorat zrobiłam w filozofii, chociaż z filozofii już analitycznej i gdzieś tam na etapie doktoratu zaczęłam intensywnie programować, ale nie spodziewałam się nawet wtedy, kiedy jeszcze studiowałam filozofię, że te kompetencje programowania okażą się dla mnie tak ważne. Dzisiaj pracuję w dziedzinie, która się nazywa interakcja człowiek-maszyna i właśnie na takich Alexach się skupia. Właśnie się zajmuję tego typu botami i projektowaniem interakcji między nimi a człowiekiem, tak żeby ta interakcja była bezpieczna, korzystna i żeby właśnie nie była w jakiś sposób inwazyjna. Nasze eksperymenty są bardzo zainspirowane starymi botami, takimi botami, które właśnie to też jest bardzo ciekawe, że wszyscy mi się wydaje, że sztuczna inteligencja to jest bardzo coś nowego, a tutaj pierwszy bot jest z 1966 roku. No to jest kawał czasu temu, a już wtedy wiedzieliśmy, jak sprawnie przetwarzać język i jak maszyna może rozmawiać z człowiekiem. I nie wiem, czy Państwo ten case znają, ale to, co jest ciekawe, ten bot Eliza był psychoterapeutą. Był psychoterapeutą, taką po prostu czarną skrzyneczką, która przetwarzała frazy. Ja mówiłam na przykład, nie wiem, palę papierosy, a ona mówiła, dlaczego palisz papierosy? Tam nie było żadnego rozumienia kontekstu, nie było tam żadnego jakby semantycznego rozumienia nawet znaczeń słów. Tam była tylko i wyłącznie składnia i jej przetwarzanie. I ten bot, no, grał w takim eksperymencie, w teście Turinga, gdzie najpierw uczestnicy nie wiedzieli, z kim mają do czynienia, a potem się dopiero dowiedzieli. Człowiek, który zaprogramował tego bota, spodziewał się, że okaże się, że ten bot się nie sprawdzi, że tak powiem, tak? Że to nie da rady, żeby bot był psychoterapeutą dla człowieka. I okazało się, że nie, że większość użytkowników ma absolutnie, można powiedzieć wręcz kolokwialnie, no, za nic to, że rozmawiają z botem, ponieważ jest to dobry psychoterapeuta. I to była pierwsza bardzo ciekawa taka lekcja. Potem tych botów zrobiło się więcej. Dzisiaj mamy naprawdę już bardzo wiele botów, które przetwarzają język naturalny w bardzo kompleksowy sposób. Są sieciami neuronowymi, które są w stanie no, ten język wręcz generować praktycznie samodzielnie. Tak? I młodsze pokolenie coraz więcej właśnie w interakcje z takimi botami wchodzi. Niektóre z nich uczą języka, inne są stosowane w terapii autyzmu. Jest ich coraz więcej i niewątpliwie porozumiewanie się z nimi jest bardzo ważnym elementem pewnie codziennego świata w przyszłości, a w związku z tym tworzenie ich również będzie bardzo ważne i będzie z tego wynikało sporo odpowiedzialności dla tych, którzy będą takie maszyny budowali. Także niewątpliwie bardzo ważne jest to, żeby jakby radzić sobie z tym światem, żeby go dosyć dobrze rozumieć i żeby też no, starać się wychylać w kierunku data science, w kierunku właśnie tych wszystkich nowych metodologii uczenia maszynowego i odważnie do nich podchodzić, być może również wykorzystywać jako narzędzie do nauki, do edukacji. Wspomnę tutaj jeszcze o takiej naszej innej, można powiedzieć, pasji. My, kiedy tworzymy takie boty, to bardzo się staramy, żeby właśnie ten interfejs kontaktu z użytkownikiem był sprzyjający, żeby nie był przerażający. Tak? No i właśnie są takie roboty, które może niekoniecznie tutaj służą jako dobry przykład. Myśmy sobie postawili za cel zbudowanie takiego systemu, który by nam odpowiadał na pytanie, jaka interakcja z botem jest dobra dla użytkownika. No i jak się patrzy na takiego robota humanoidalnego, Państwo pewnie nie mają wątpliwości, to nie jest osoba ludzka, albo na takiego, to można rzeczywiście odnieść wrażenie, że to chyba nie o to do końca chodzi, żeby takie roboty między nami tutaj sobie krążyły z nami, rozmawiały i stały się, nie wiem, współpracownikami w przyszłości, ponieważ one w sposób zupełnie naturalny budzą w nas lęk i niechęć. I ten lęk czy niechęć jest bardzo dobrze zdefiniowany, nazywa się Doliną Niesamowitości. W związku z tym, że został odkryty, zaczęto budować inne typy narzędzi interakcji z botem, bezpieczniejsze. Na przykład to jest dosyć jednoznacznie klasyfikowalne jako maszyna, nie ma tej ludzkiej twarzy i w związku z tym budzi znacznie mniejszy stres po stronie użytkownika. Myśmy zrobili takie badania, które dotyczyły z kolei botów, to znaczy nie robotów fizycznie obecnych, ale właśnie botów, które gdzieś tam są w sieci i czy zadaliśmy sobie pytanie, czy one też budzą jakiś lęk, tak, naszych użytkowników właśnie internetu. No i stworzyliśmy takiego bota, który się nazywał Ola i pracował w wirtualnym dziekanacie Akademii Leona Koźmińskiego. Co więcej, było to jakby takie bardzo inkluzywne, w tym sensie, że nasi studenci również zasilali tego bota wiedzą, rozmawiając z nim przez cały rok. I bota stworzyliśmy w dwóch wersjach. Jedna to była wersja taka właśnie z buzią, z twarzą, z głosem, ale też z, no, taka animująca się i
przesuwająca się do przodu, do tyłu, czyli taka, z którą można wejść w taką wielokanałową interakcję. A druga to był prosty bot na Messengerze, bardzo, bardzo prościutki, taki, który tylko i wyłącznie posługiwał się tekstem. No i co się okazało, tutaj nie chcę Państwa zanudzić szczegółami naszej metodologii, ale zrobiliśmy panel badań psychofizjologicznych i kwestionariuszy. Po prostu podpięliśmy elektrody do ciał naszych użytkowników, oczywiście pełnoletnich, i sprawdzaliśmy, jak ich ciało reaguje na interakcje z obiema wersjami tego bota. No i co się okazało, tutaj widzicie, mamy różne tam jakieś szczegóły, które dotyczą tego eksperymentu. 30, łącznie dwie chyba były osoby, ale jedna nam wypadła, została objęta tym badaniem. No i tutaj pomierzyliśmy różne rzeczy. Miograf twarzy, czyli mięśnie twarzowe i ich ruch, które wskazują na to, czy właśnie się jakoś tam krzywimy, bo jakiś grymas, no nie wiem, nie negatywnego afektu się pojawia. Reakcja skórno-galwaniczna, dużo mówi o naszym stresie, respirometr, tak samo i EKG, to były takie najważniejsze dla nas pomiary. No i może te wyniki niewiele mówią tak naprawdę, ale kiedy się je odrobinkę przetworzy, to widać pewne zależności. Otóż okazuje się, że ten nasz bot, który miał twarz, który miał głos, to był bot, który się bardzo naszym użytkownikom nie spodobał. Uznali go za niekompetentnego, za takiego, który nie umie się dobrze wypowiedzieć, takiego, z którym nie chcieliby pracować w przyszłości. Natomiast ten bot, który był tekstowy, jak się okazało, był uznany za bardzo kompetentnego, mimo że oba odpowiadały dokładnie to samo. Ale to ten kanał tej interakcji bardzo się tutaj różnił i dla ludzi było znaczące to, że jakaś twarz do nich mówi, na nich spogląda, odzwierciedla spojrzenie, i to było dla nich właśnie przerażające. Więc tutaj jest kwestia tego też, żeby te wszystkie projekty tworzenia na przykład tego typu narzędzi w przyszłości, robotów społecznych i tak dalej, naprawdę w bardzo szerokim kontekście społecznym osadzać i żeby bardzo interdyscyplinarne zespoły nad tym pracowały, bo w przeciwnym razie, jeśli się to zleci samemu programiście, może się okazać, że to będzie bardzo chybiony projekt i bardzo chybione narzędzie. Także tutaj widać wyraźnie, wszystkie dane psychofizjologiczne wskazują na to, że ta zależność jest identyczna, czyli ten bot z twarzą budzi bardzo silne zaangażowanie, ale to jest zaangażowanie negatywne, tak? To jest efekt po prostu stresu, który ludzie przeżywają, kiedy z czymś takim muszą wejść w kontakt. No i te wyniki kwestionariuszowe też nam bardzo to potwierdzały. Ludzie po prostu deklarowali, że absolutnie nie chcą uczyć się współpracować z tego typu botami w przyszłości. Obecnie pracujemy nad drugą częścią tego badania i tutaj znowu właśnie kompetencji twardych bardzo dużo potrzebujemy. Pracujemy nad tym, żeby nasz bot nie tylko przetwarzał język naturalny, ale żeby go też samodzielnie generował, tak? I żeby jakby potrafił dokonywać pewnej kategoryzacji tego, co mówią jego interlokutorzy, czyli wypowiedzi interlokutorów, i żeby był w stanie abstrahować w jakiś sposób i samodzielnie generować frazy bez naszej bezpośredniej ingerencji, czyli w sposób znacznie mniej nadzorowany. I to z kolei prowadzi nas do innej bardzo ważnej rzeczy, jeśli chodzi o te twarde kompetencje, to znaczy to, jak posługiwać się ogromnymi zbiorami danych. Mamy danych coraz więcej, te dane są w sieci, część z nich jest bardzo nieuporządkowana, chaotyczna, część to są dane ustrukturyzowane. I można sobie wybrać metodologię uczenia maszynowego, która będzie pasować do tego, co chcemy tak naprawdę z tymi danymi zrobić. Ja uważam osobiście, że im więcej osób te metodologie rozumie, tym lepiej dla nas wszystkich. Ja bym chciała, żeby to były kompetencje, które będą się szeroko rozprzestrzeniać, ponieważ uważam, że nie ma nic bardziej groźnego niż technologie w rękach bardzo małej grupy osób, które się czują kompetentne do tego, żeby się nimi posługiwać. No tych z naszych cyfrowych śladów jest rzeczywiście w tej chwili bardzo, bardzo wiele i chodzi o to, żebyśmy my wiedzieli, co się z nimi dzieje, żebyśmy byli w stanie to w jakiś sposób zdekodować tak naprawdę, co się dzieje z naszymi danymi, ale żebyśmy też potrafili kooperować i współpracować przy ich współtworzeniu, żeby one miały dobrą jakość. W przeciwnym razie właśnie będziemy mieć same problemy, więc to jest też szalenie istotna kwestia. Do wyboru, do kolory jest bardzo dużo tych metodologii. Od właśnie metodologii bardzo, bardzo prostych, można powiedzieć, takich, które polegają na tym, że skrajpujemy jakieś tam dane z sieci i następnie te dane sobie jakoś tam oglądamy i w sposób nadzorowany pakujemy je do systemu, który później je przetwarza za pomocą starszych metodologii uczenia maszynowego, takich, które są zanurzone w statystyce, jak na przykład regresja. No a drugi wariant to są właśnie metody nienadzorowane, tak? Czyli tak zwany właśnie deep learning, gdzie wielowarstwowa sieć bardzo dużo już przetwarza sama. Tutaj trzeba dbać o jakość danych, bo w przeciwnym razie możemy osiągnąć skutek przeciwny do tego, który byśmy chcieli, czyli na przykład skrzywienie algorytmiczne.
Nie wiem, czy Państwo kiedyś o tym słyszeli, ale podam dobry przykład. W USA był system właśnie deep learningowy, czyli głębokiego uczenia, który służył do diagnostyki medycznej. Był zasilony danymi, bardzo przyzwoitymi amerykańskimi danymi zbieranymi w szpitalach i miał diagnozować cukrzycę. Ten system został zakupiony do Europy i no tutaj miał pracować równie skutecznie. Okazało się, że naddiagnozuje cukrzycę w sposób niesamowity. To znaczy przypisuje połowie populacji praktycznie europejskiej cukrzycę, podczas kiedy to nie jest choroba cywilizacyjna tego kontynentu w ogóle. Tak? I okazało się, że on ma takie skrzywienie algorytmiczne, które wynika z danych, które pozyskał w USA, że nie jest w stanie spełniać swojej funkcji. Co więcej, no, rodzi to szereg rozmaitych niebezpiecznych konsekwencji. Także tutaj też to jest bardzo ważna sprawa, żeby dbać o jakość tych danych i żeby możliwie przeciwdziałać tego typu skrzywieniom algorytmicznym. Bo jeżeli nie będziemy tego robić i nie będziemy mieć poprawnych danych, no to tych negatywnych efektów może być rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Ale z drugiej strony bardzo fajnie korzystać jednak z dobrodziejstw uczenia maszynowego. No i tutaj sektor medycyny niewątpliwie jest jednym z najlepszych przykładów, które mogą pokazać moc tej dziedziny. Tak? No, szybka diagnostyka chociażby chorób rzadkich. To jest coś, co bez uczenia maszynowego nie jest absolutnie możliwe, nie jest absolutnie osiągalne. Jeśli Państwo pamiętacie nie tak dawny case takiego bardzo słynnego systemu AlphaGo, no to ten system też pokazał, na co stać uczenie maszynowe. Znowu to było uczenie nienadzorowane, znowu to była sieć neuronowa, która samodzielnie jakby kombinuje, jak grać w grę Go. I okazuje się, że po jakimś czasie nie tylko gra lepiej niż ludzie, ale pokazuje ludziom, jak można zagrać zupełnie inaczej, niż oni grali do tej pory przez tysiące lat. I o to chodzi, tak? Dla mnie, jako no, entuzjasty tej dziedziny, specjalisty w tej dziedzinie, dla mnie najważniejsze jest to, żeby sztuczna inteligencja była jakimś takim addendum, jakimś takim dodatkiem, suplementem do naszych mocy poznawczych i żeby nam pokazała horyzont tego, czego sami nie potrafimy, no ale żeby to się działo w dobrym celu, no to właśnie ja bardzo wierzę w rozdystrybuowane kompetencje, które wszyscy mamy. I że będziemy dla siebie nawzajem takimi, no właśnie tutaj, sprawdzającymi, jeśli chodzi o ten system, bo im więcej nas będzie, tym na pewno będzie bezpieczniej. Źródeł danych też jest bardzo dużo, tutaj nie będę jakoś się szczególnie rozwodziła nad tym, ale to też jest rzecz, na którą bardzo warto zwrócić uwagę w przyszłości, tak? Jak pozyskiwane, skąd pozyskiwane są nasze dane? Otóż w tej chwili, no, z tą rewolucją internetu rzeczy, jest coraz więcej rozmaitych sprzętów, które mogą dane zbierać. To jest na przykład opaska EEG, która zbiera dane po prostu płynące bezpośrednio z mózgu, fale mózgowe, tak? Jest w stanie je pokazywać. To wygląda bardzo niewinnie, ale to są dosyć wrażliwe dane. Takich opasek, takich sprzętów, właśnie gadżetów, które są też kupowane przez użytkowników, jest już bardzo, bardzo dużo. Tutaj jest wręcz sprzęt, który zawsze pokazuję moim studentom, żeby ich nastraszyć. Mianowicie to jest taka opaska, która śledzi działania użytkownika, jak on nie wykona zadanie, tylko razi prądem wtedy, prawda? I karze go wręcz. Więc to jest po prostu no, szalony zupełnie pomysł, ale z drugiej strony bestseller w USA, tak? Czyli narzędzie no nie tylko tropienia jakby aktywności użytkownika, ale jeszcze dodatkowo kar i nagród, bardzo zresztą strasznych kar. Także rzeczywiście jest to krajobraz, w którym dobrze się rozpoznać, ale też warto jakby służyć innym pomocą w tym, żeby stwierdzić, czy to jest rzeczywiście coś, co chcę kupić, tak? Co chcę mieć. To już pewna krytyczna zdolność do oceny tych technologii się też właśnie kłania. Tutaj jest z kolei neurostymulator zmieniający poziom kortyzolu. To są wszystko sprzęty, który może kupić samodzielnie każdy konsument, tak, dysponujący kwotą $200, powiedzmy, na coś takiego. My korzystamy na przykład z takiej opaski, ona znowu jest przenośna, jest bardzo prosta, do naszych eksperymentów jest bardzo dobra, ale jest wykorzystywana przez wielu użytkowników po prostu do tego, żeby, no nie wiem, sobie zapewnić jakiś biofeedback, czyli takie jakieś funkcje terapeutyczne, sprawdzić, czy są skupieni, czy nie. Też śledzi wszystkie fale mózgowe. Ja tutaj mam na przykład ją na głowie. Wygląda się może troszeczkę jak cyborg, ale warto się zastanowić, czy to nie jest po prostu smartfon przyszłości. Coś takiego. A jeśli tak, to jaki byśmy chcieli, żeby on był, jakie miałby mieć funkcje i jakby miał pilnować tego, żeby nasze dane były bezpieczne. Tutaj są jakieś tam jego odczyty. No i to mnie sprowadza jakby do ostatniej takiej refleksji. Ten rok to jest rok roboetyki.
rok etyki sztucznej inteligencji. Myśmy tą dziedzinę, muszę powiedzieć, wszyscy troszeczkę zaniedbali do tej pory, a już jest czas najwyższy, żeby się nią zająć. I to rzeczywiście wspólnie. To znaczy debata na temat roboetyki, na temat tego, jak chcemy, żeby te technologie wyglądały, jak chcemy, żeby one działały, co zbierały tak na dobrą sprawę i co nam zapewniały, to jest teraz ten najważniejszy czas. No, chociażby przykład autonomicznych samochodów wyraźnie pokazuje, że już po prostu pytania etyczne się bardzo mocno kłaniają, bo mamy agenta, który nie jest człowiekiem na drodze, który będzie musiał również podejmować szereg etycznych decyzji. Jak to zrobić, prawda? To przez to, że pojawiły się autonomiczne samochody, to pytanie się pojawiło, ale ono się pojawia wszędzie, gdzie są systemy uczenia maszynowego, no bo ich funkcje w społeczeństwie są coraz większe. Także myślę, że chociażby ten niesławny case Cambridge Analytica i tego, że tutaj właściwie bardzo przyzwoity system socjometrii stworzony przez Michała Kosińskiego został zabrany do tego, żeby nielegalnie pozyskane dane przetwarzać, a następnie dokonywać mikrotargetingu, to jest jeden przykład na to, że musimy rzeczywiście bardzo mocno z tym rozwojem technologii uważać, ale to znaczy, że musimy się też wszyscy bardzo mocno w niego zaangażować. Tak? I to, jak będzie wyglądać ten świat technologii przyszłości, bardzo zależy od nas wszystkich i kompetencji i tych twardych, i tych miękkich, które pozyskamy i na które będziemy po prostu otwarci. Typów sztucznej inteligencji też mamy bardzo, bardzo dużo. Możemy zdecydować, czy chcemy iść w coś bardzo wąsko specjalizowanego, co będzie asystą dla człowieka, czy chcemy iść w systemy coraz bardziej rozległe i przejmujące ludzkie kompetencje. I myślę, że to też jest teraz ten czas, żeby o tym wszystkim zadecydować i żeby jak najbardziej się w ten projekt włączyć. I na tym bym zakończyła. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.